Welcome to episode number 87 of Learn Polish Podcast. Osiem dziesiąt siedem. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com. You can get lessons from Kamila and her team, polonaswitch.com. We also have the meditation podcast, speaking podcast, and the awakening podcast at roycall.com. Cześć Kamila. Cześć Roy, ile tych podcastów, urwanie głowy, i taki podcast. Masz dużo podcastów. Tak, ale wszystko jest ważne. Fajnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówię dobry wieczór, ponieważ już jest wieczór. Jest późna godzina. Co to znaczy późna godzina? Late hour. Tak, późna godzina, więc mówię dobry wieczór i dobry wieczór studenci. Będziemy dzisiaj uczyć się alfabetu, polski alfabet. Roy, znasz dobrze polski alfabet? Troszeczkę. Było dawno tam, kiedy mówiłem alfabet. Dawno temu. 5 lat albo więcej chyba, może 10 lat. 5 lat temu. 5 years ago. 5 lat temu. Okej, to powtórzymy. We will repeat, tak? Powtórzymy dobrze. Polski alfabet. A. A. A jak aparat? Aparat. A. On. On. Na przykład są. Oni są. They are. Oni są. B. B. Bank. Bank. C. C. Cebula. Cebula. Ci. Ci. Ćma. Ćma. What's ćma? Night butterfly? Aha, okay. Butterfly. Ćma. D. D. Dom. Dom. Is motel D. Not butterfly? Is it moth? You mean moth, yeah? Moth, yeah. Okay. Mm. Yeah, cool. Yeah. D. E. E. Ekran. Ekran, screen. El. El. Język. Język. F. F. Fioletowy. Fioletowy. G. G. Gruszka. Gruszka, pear. H. H. Herbata. Herbata, tea. I. I. Indyk. Indyk. Like turkey, is it? Tak. Jot. Jot. Jabłko. Jabłko. Apple. Ka. Ka. No, jakie znasz słowo? Kangaroo. Kawa. Kangur. Kangur. Kawa, kangur. L. L. Lalka. Lalka. A doll. Dobrze. Eł. Eł. Ławka. Ławka. A bench. Dobrze. M. M. Malina. Malina. Raspberry, N. Isn't it? Tak. N. N. Nektarynka. 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 Dobrze. Ni. Ni. Koń. Koń. Horse. O. O. Ogórek. Ogórek. U, czyli okreskowane. U, na przykład. Góra. Ogórek. Dobrze. Ogórek, góra. To jest U. Zamknięte. Góra. Tak? Tak. Hmm? P. P. Polska. Polska. Or Paris. R. Paryż. Polska, Paryż. R. R. Rower. R. Rover. S. Bicycle. S. Student. Student. She. She. Śliwka. Śliwka. Plum, is it? Dobrze. Plum. T. T.
Tata. Daddy. U, ale U. u otwarte. Na przykład ulica. Ulica. Street. Dobrze. Bardzo dobrze. W. W. Woda. Woda. Water. Dobrze. Y. Y. Na przykład tygrys. Tigris. Tiger. Dobrze. Z. Zed. Na przykład zebra. Zebra. Zied. Zed. Zied, na przykład źrebak. Jeszcze raz? Źrebak. Żebak. Co to jest? Źrebak. Srebak. Little horse. Źrebak. Ja? Little horse, tak? No bardzo dobrze. I żet. Żed. Na przykład żaba. Żaba. Frog. Dzisiaj nie będziemy uczyć się kombinacji liter. Kombinacje liter będą następnym razem. Tak, dobrze. Dobrze? Będzie za dużo informacji. Tak, bo po angielsku Okej, jest 26 litr na alfabet, ale po polsku jest 32, tak? okay, dobrze. Jeszcze są kombinacje liter, więc to jest dużo, dużo liter, tak? To dzisiaj zrobimy tylko pojedyncze, singular letter, tak? Co to jest? Aś. S, U. eu, tak, Eu. O. O, o, ni, ni, ce, e, i co to znaczy? słońce, sun, Słońce. Następne. g, G, w, w, e, i, i, a, a, shed. z, Z, D, d. Y, Dobrze, bardzo gwiazdę, dobrze, star, super. DOM, dom, house. Bardzo dobrze. LAMPA, lampa, light. Polski i alfabet to bułka z masłem. Pamiętasz idiom bułka z masłem? Tak. Bułka z masłem to znaczy, że nie Łatwiej. skomplikowane, nie trudne, Tak. It's not a łatwe. complicated. S. T. O. U, u. U. W. No bardzo Two. dobrze. Table. W. 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 A. N. N. A. Wanna. Bath. Wiesz, co to znaczy? Bath. Bathtub. Dobrze, Bath. bardzo dobrze, super. W O D A. Woda. Water. W U Żed Ko Ke O. K, K-O. K O. Bardzo Łóżko. dobrze. Bed. Bardzo, bardzo dobrze. I ostatni, bo widzę, że znasz alfabet, nie ma problemu. K O C. Koc. It's like a Koc. blanket, is it? Koc. Super, Roy. Czyli to jest bardzo proste, prawda? Tak. Chcesz powiedzieć cały alfabet? Nie, Chcesz dziękuję. powiedzieć cały Może alfabet? następny czas, ale to jest trudny. To może nasi studenci, tak? Tak. Ja Będziesz będę następnym powtórzyć razem ten śpiewał. alfabet na podcast i będzie uczyć. Tak. Ja cię będę pytać następnym razem. Dobrze, może być. Tak, możesz śpiewać. Śpiewać? Co to znaczy śpiewać? Sing, tak. Śpiewać. Dobrze. Czy Może następnym tak, bo będzie razem... łatwiej, tak. Dobrze. Następnym razem będziemy kontynuować temat, tak? Będziemy robić kombinacje liter, jak krzyczy, dzi. Dobrze, Ok? dobrze, dobrze. Okej, okay, fajnie. To dziękuję za lekcję. Dzisiaj byłeś bardzo dobrym studentem. Dziękuję bardzo. Pierwszy raz, tak? First time. Nie, no bardzo często jesteś dobrym studentem. Dobra. Dziękuję bardzo.
So you'll find all our lessons on learnpolishpodcast.com. To get lessons from Camilla or her team, go to polonaswitch.com. Until next week, do widzenia. Do widzenia, dobranoc.